A teraz w teleskopie kolej na kolej. Najpopularniejsze pociągi elektryczne w Polsce, EN57, znikają z wielkopolskich torów. Stare, wysuszone i zdezelowane jednostki, którymi kiedyś podróżował prawdopodobnie każdy z nas, idą do kasacji. Te, które pozostały w najlepszym stanie, przejdą modernizację i zmienią się nie do poznania. O legendzie, która odchodzi, a raczej odjeżdża, Bartłomiej Pomianowski. EN57 to legenda na polskich torach. Pierwsze egzemplarze fabrykę opuściły 56 lat temu. Teraz opuszczają kolejowe szlaki i trafiają na tak zwane tory odstawcze. To, co widzimy w tle, to tor stracańców. Jest to tor, na który trafiają jednostki, które służyły nam już dużą liczbę lat i najprawdopodobniej zostaną pocięte na żyletki. W ostatnich latach w Wielkopolsce pod przysłowiowy palnik trafiło kilkanaście sztuk EN57. Kolejnych kilkadziesiąt czeka to niebawem. Wycofuje się jednostki z eksploatacji, kiedy koszt naprawy głównej przekracza 60-70% kosztu zakupu nowej. Wtedy one są generalnie kasowane. Stare pociągi zastępowane są albo przez nowe, albo przez te, które przeszły gruntowny remont. Pasażerowie w Wielkopolsce już mogą z nich korzystać. Te akurat składy są bardzo piękne, bo jeżdżę już ponad 18 lat, wiem, jak pociągi jeździły. Nigdzie nie wieje. Temperatura jako taka, a tamto albo trzeba było być w grubej kurtce, albo w krótkim rękawku, nie? Teraz wiadomo, jest taki komfort prawie jak w samolocie, tak? Jest to wiele przyjemniej. Na wielkopolskich torach pojawią się także kolejne Feniksy. To też stara jednostka, ale w całkiem nowej odsłonie. Wykonała ją fabryka pojazdów szynowych w Poznaniu. Łącznie będziemy posiadać 16 jednostek typu Feniks, które będą jeździć na terenie Wielkopolski. Pociągi EN57 uważane są za najdłużej produkowane pojazdy szynowe na świecie w niezmienionej postaci. Bartłomiej Pomianowski, Teleskop.